Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Metalcrafta. Jesteśmy przy portalu. Odniosłem trofea i expa do domu. Rozpakowałem się też z części rzeczy, które miałem przy sobie, dlatego że było tego dość dużo. I tu widzimy pierwszą rudę, jest to chyba lapis. Więc go zbierzemy. Zobaczymy w ogóle, co to jest, bo wygląda to jak Realmite. Tak, Realmite? Rupi. Mylą mi się jeszcze te nazwy. Ale wracając. Dzisiaj czeka nas Cave Troll, czyli troll jaskiniowy. Nie wiem, co mam wam powiedzieć o tym bossie, czy jest to w ogóle boss, czy zwykły mobek, czy o co tutaj chodzi. Nic nie wiem, wiem tylko tyle, że jest on gdzieś na tym biomie pod ziemią. Tylko tyle wiem. Wiem, że później będziemy też szli na ten zamek i na tą chmurę. Więc musimy zejść do jaskiń. I o, jakie to czarne. Musimy zejść do jaskiń w tym biomie. I przy okazji znaleźć sobie jakieś takie. No, tu jest jeszcze kwaśny deszcz. No, na ten biom nie wejdziemy z tymi kolcami jeszcze. Bo mamy jeszcze. No, bo to jest tak ogólnie, bo ty wy tego nie wiecie, bo ja robiłem wszystko w odpowiedniej kolejności. Ale jak nie robicie w odpowiedniej kolejności, to na przykład na śniegu macie taką śnieżycę, że się chodzić nie da. Czy na bagnach dostajecie zatrucia, czy palicie się u hydry. Więc żebyście wiedzieli, to wam powiem. A przy okazji Render Distance 32 czanki, bardzo fajnie to wygląda. U nas w bazie w ogóle byłem i odkryłem, że widać góry takie ciekawe zza naszej bazy. No i dobra, nie mam gdzie wchodzić, więc się po prostu wkopię. Myślę, że tak będzie najłatwiej. Tak swoją drogą dzisiaj jest Fame MMA. Będę oglądał. Nie wiem, które. Jest chyba 19? Nie wiem, nie mam pojęcia, serio. O, ale będę oglądał, bo lubię. Możecie również zostawić suba, komentarz, lajka. Może kiedyś ja będę miał okazję zawalczyć. Ale z tą nogą to tylko w boksie, niestety. O! Czyżbym się dokopał? Ciekawe. Bo się w ogóle długo kopię. A nie, bo tu już są te kwaśne deszcze. Czyli tu mam się nie kopać, ok. Dobrze, w takim razie szukam innego miejsca. Jesteśmy na poziomie już koło zera. Czy ja tu mogę zejść poniżej zera w Twilight'cie, czy nie? Mogę zejść poniżej zera w Twilight'cie. Dobrze wiedzieć. Pytanie tylko, no są tu jakieś światła pod ziemią? No, ale pokazuje mi mapa, że jeszcze niżej są po co... O, dobra. Znalazłem. Teraz pytanie. W ogóle fajnie, bo będziemy mieli kobla do budowy bazy. Mieliśmy problemy z koblem. I pozdrawiam Tomeczka, któremu rozkraczył się samochód. Poszła mu... ten... wąż od chłodnicy mu poszedł. I ma wyciek. Płynu chłodniczego. Bo byliśmy dzisiaj w szkole. Mi pokazywał, więc współczuję. I rozumiem ból. O. Zdychaj. Stara torba. Ile węgla. Jakie wielkie obsydianowe te. To jest pewnie od tej wyspy wielkiej powietrznej, bo akurat wiem, że na tej powietrznej wyspie są giganty. Jeśli o to chodzi, to akurat to wiem. Ała! Kurwa! Joka tu jest rzeźnia! Zdychać wszyscy! Leżeć, ja pierdzielę. Ale tu tego dużo było. Wykupiemy sobie tylko węgla. Węgla niby mam dużo w bazie, ale wiecie, no i tak mi się skończy. I wracając jeszcze do tego, że się nie rozpakowałem do końca, ogólnie mamy problem z miejscem. Wszystko jest pozapychane. Musimy porobić sobie skrzyneczki. Skrzyneczki, chodź się walko, kryształowe. Skrzyneczki kryształowe robi się z diaksów i z... ze szkła. Tak. Z diaksów i ze szkła. Już chciałem powiedzieć, że z miedzi. Ale całe szczęście się powstrzymałem dostatecznie wcześniej, żeby tego nie powiedzieć. Miałem dzisiaj również egzamin z geografii.
No ty kurde gnoju. Zostawcie mnie w końcu. Nie chcę to skopać. Czemu jest taki wielki klot? O. Może tego Kejtrola powinienem szukać, a nie... Diaksy! To jest bardzo potrzebne. Będziemy robili z tego skrzynki. Czemu jest w ogóle tyle szkieletów? Cholerne knoje. A tu jest taka obsydianowa kolumna. Ale to jest kwadrat i to jest z takich wielkich obsydianów. Ja chcę... Wiecie co, ja tam wejdę po prostu. Wejdę na to i wkopiemy się do środka. Dobra, nie powinno się to zapaść pode mną. Ale jest w ogóle dziwne. Dziwnie to wygląda strasznie. Nie wiem, czy ja na tym stoję, czy nie stoję na tym do końca. Nie mam pojęcia. Czekaj, czy ja to w ogóle skopię. No, no chyba tak. Wygląda na to, że ja to skopuję, ale nie wiem. Trzy tygodnie później. No. Chyba się nie da. No dalej. Nie, nie da się chyba. Trudno. A tamte normalne pewnie się już da. O, jakaś ruda ciekawa. Czym ty jesteś? Trollstein. Nie wiem co to jest. Trollstein. No pewnie trollowy kamień. No ty gnoju! Zostawcie mnie, wypały niemyte! Ja pierdziele, ile ta trucizna trwa? Więcej diaksów, super. Kurwa, ściero. Zdychaj. Ile to może? Wreszcie. Przecież myślałem, że zdechnę od tego. Ja mam po tym chodzić? Dokąd ja mam iść? Nie wiem, no będziemy szukać. Wyboru nie mam. Nie przygotowałem się dostatecznie widocznie do tego odcinka, no ale nic nie poradzę. Czasami lepiej jest nie wiedzieć, co nas czeka. Chamy podpalił mnie. Dobra, lecimy dalej. Ogółem ostatni odcinek zrobił... Nie, przedostatni odcinek zrobił 140 viewsów na tą chwilę, więc wszystkim bardzo dziękuję za oglądanie i wspieranie, bo 6-minutowy odcinek ma ponad 2,5 godziny watch time'u. Jestem naprawdę bardzo zadowolony, więc mam nadzieję, że seria wam się podoba. Sorry, że tak czasami marudzę, ale już tak mam. Nie no. Gnoju. Dobra, może tu się wkopię. Bo widziałem na internecie, przyznam się, z tymi obsydianowymi cosiami. Coś z nimi związanego. Tylko i tak nie wiem, co one robią. Skrzynka. Okej, okay, Magic Beans. Umberow's Soul? A! Gnoju. Dobra, to wywalmy to, wywalmy to, wywalmy to. Weźmy to i weźmy to. Okej, okay, czyli z tymi beansami ja mogę, z tego co wiem, postawić to pod tymi gigantami. I w momencie, gdy postawię to pod tymi gigantami, no to ta fasada wyrośnie. Z tego co ja wiem. Kurde, wszystko mnie bije.
nie wiem. Zapiszmy sobie to. No i wrócimy tu kiedyś najwyżej. Ja nie wiem, czy to trzeba rozkopać, czy co z tym zrobić. No to nie wygląda, jakby się miało rozkopać. Zobaczcie, że mam nie byle jaki kilo. Bo to jest kolejna kostka taka. Ło! Cave Troll! Ja pierdziele! Ile tu gówna biega? Zostaw mnie! Gin. Poczwara. Okej! Okay. Już wiem, o co chodziło z tymi trollami kajpowymi. Nawet diaksy. To co lubię najbardziej. Nie, akurat potrzebujemy dużo diaksów do skrzynek. A tutaj będzie coś fajnego? No. Też są Magic Beansy i Beryl Soul. Okej, okay, dobra. Czyli w zasadzie Cave Troll już jest pokonany. Możemy to tak zaliczyć. A jakbyście chcieli dłuższy odcinek, no to napiszcie. Niestety te odcinki Slavic Forest zadecydowałem, że każdy będzie długości walki z bossem i nie zamierzam ich wydłużać. Więc uważam, że Cave Troll jest zaliczony, no bo tutaj jak troszeczkę widzę z tego, że tak musieliśmy pokonać... O, Cave Troll, więcej was! Tak musieliśmy zaliczyć Mino Shrooma, żeby pokonać Hydrę. Tak musimy zaliczyć tego Cave Trolla! A bo tam mnie parzą te deszcze właśnie chyba. To be way to protect myself from the toxic rainstorm surrounding this area. In my brief excursions I have also encountered another protection spell similar to the I have the spell must others I have the toxic storm supreme water magic must be the result of multiple undefeated great evils in this world. My studies contain several clues pointing at a searing swamp, a forest coated in deep darkness and a river coated in snow. W skrócie potrzebujemy ochrony przed tym deszczem. Ała! Ała! Zostaw mnie! Spieprzaj, dziadu! Głupie szkielety... Ale te Cave Trolle w ogóle dopiero teraz się zaczęły respić. Wcześniej ich nie było. To jest ciekawe. Dobra, wychodzimy na górę. Zaraz sobie więcej miejsca dla kobla. Wywalając to ten smrodek złota i możemy lecieć dalej. Wywaliłem też żarcie, ale żarcie mam jeszcze inne. Specjalnie sobie z bazy jeszcze wziąłem. No to teraz tak żarcie dużo nie potrzebuję, bo mam tu regenerację na zbroi. Więc i tak nie ma się czym przejmować. I lecimy dalej. Jesteśmy na wysokości minus 10, więc chwileczkę nam zajmie wykopanie się. W zasadzie to już się mogę wykopać bez was. A wam podziękować za uwagę. I mieć nadzieję, że odcinek się spodobał i że zostawicie suba oraz lajka. No i przydałbyś jakiś komentarz, bo najbardziej ze wszystkiego lubię komentarze. Więc no tyle. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. No i cześć.